Jak pamiętacie albo nie pamiętacie, w lipcu 2016 roku, a w zasadzie w drugiej połowie lipca, żeby być konkretnym to 26 lipca, na moim kanale pokazał się film zatytułowany Test Tetra Krypto część pierwsza. Test tabletek doglebowych Tetra Krypto miał przebiegać miesiąc i mniej więcej tyle czasu przebiegał. Skończył się dzisiaj, czyli 1 września 2016 roku. Zanim powiem o jego wynikach, krótkie przypomnienie z poprzedniego filmu. Zgodnie z zaleceniem producenta dokonałem komisyjnego złamania tabletki na pół. Komisja wyraziła uznanie gromkimi brawami. Postanowiłem zobaczyć, czy i jak podziała ta tabletka na dużego hęka. W tym celu, zgodnie z zaleceniami, włożyłem przełamaną tabletkę w jedno miejsce i oznaczyłem je zmutowaną wykałaczką. A teraz trzeba będzie poczekać na wyniki. Zobaczymy, czy heniek w tym miejscu wyrośnie bujniej, czy może nie. Czy będzie jakaś różnica we wzroście? Hemiantus zazwyczaj rośnie bardzo szybko w tym zbiorniku, dlatego zaznaczyłem miejsce włożenia tabletki nawozowej. W połowie testu nagrałem to, co właśnie widzicie, a co można było też zobaczyć w filmie Biuletyn numer 01. Po 2 tygodniach hemiantus wokół pałeczki, którą zaznaczyłem miejsce włożenia tabletki nawozowej, było jakieś 10 mm wyższy niż cała powierzchnia rosnącego hemiantusa. Co według mojej skromnej wiedzy oznacza, że tabletka nawozowa zadziałała. Ale żeby mieć już pewność, postanowiłem skosić całość hemiantusa mniej więcej na jedną wysokość i zobaczyć, jak to będzie po kolejnych 2 tygodniach. Po 2 tygodniach, kiedy kończyłem już ten test, okazało się, że hemiantus w miejscu włożenia tabletki jest tej samej wysokości, co i inne łodygi hemiantusa w tym zbiorniku. Oprócz dolania wody nie grzebałem w nim, stał sobie samotnie, w zasadzie całkowicie opuszczony. Tak więc tabletka dawała mu powera tylko przez połowę okresu swego przebywania w podłożu. Tu należy zaznaczyć, że podłoże w tym zbiorniku nie jest jałowe. Jest to warstwa ziemi ogrodowej przykryta piaskiem. Żeby nie zanudzać Was czczym gadaniem, przejdę teraz do wniosków. Jeśli myślicie, że teraz zjadę ten produkt, to się mylicie. I nie dlatego, żeby przypodobać się producentowi. Po prostu mam swoje doświadczenie i wiem, co jest grane. Więc zaczynajmy. Jeśli posiadasz stabilny zbiornik, jeśli posiadasz aktywne podłoże, to ta tabletka potrzebna Ci jest jak umarłemu kadzidło. Możesz ją sobie wsadzić w podłoże oczywiście, ale przyrost rośliny, pod którą ją wsadzisz, będzie na tyle niezauważalny, że opłacalność cotygodniowego pakowania tabletki w podłoże będzie praktycznie żadna. Ale z tego nie wynika, że taka tabletka nawozowa nie jest przydatna w akwarium. To w końcu tabletka potasowa, która tego potasu ma 12%. Ma w sobie też żelazo. Kiedy warto sięgnąć po taki wspomagacz? Ano według mojego doświadczenia w 2 przypadkach. Po pierwsze, kiedy zaczynamy zabawę z akwarium i kiedy rozpoczynamy ją z czystym żwirem jako podłożem. Wtedy ma to sens, choć na dłuższą metę warto chyba zainwestować w jakieś podłoże, niż bawić się z cotygodniowym wkładaniem tabletek w glebę. Po drugie, z pewnością warto, nawet mając świetne podłoże, skorzystać z tego pomysłu w przypadku wszelkich roślin rozetowych, posiadających rozbudowany system korzeniowy. One będą potrafiły prawie natychmiast wykorzystać zawarty w tabletce nawóz. W dawnych czasach korzystałem z podobnych tabletek i dobrze pamiętam, że korzystające z nich echinodorusy, czyli po polsku żabienice, bardzo to sobie chwaliły i pięknie rosły. Tak więc test wykazał, że tabletka Tetra Krypto działa. Nie wytrzymuje jednak dłużej niż 2 tygodnie, co i tak było terminem dłuższym od podawanego przez producenta przepisu, czyli jedna tabletka na tydzień do 40 litrów wody. Zastosowałem ją pod hemiantusy, a hemiantus to nie jest roślina z obfitym systemem korzeniowym, raczej z masakrycznie małym. Ale ponieważ producent oprócz sugerowania w nazwie krypto, że najfajniej to zadziała pod krypciami i podobnymi rozetowcami, nic więcej nie podaje, postanowiłem zrobić test ekstremalny i dlatego wybór padł na hemiantusa. Tabletka Tetra Krypto została przetestowana. Wnioski wysnute. W tym miejscu należą się firmie Tetra podziękowania za bezpłatne podesłanie produktu do testów. Co o niniejszym czynię.